Okej, okay, to witajcie po raz kolejny w Dark Souls 2. Powiem szczerze, że to miejsce już coraz bardziej zaczyna mi mieszać w głowie. Jest tyle dróżek, tyle ścieżek, no to jest główna ścieżka, tutaj jest... Widziałem jeszcze jeden... Nie, to jest most ten. Tu jest jakaś brednia. Tu jest zjazd, albo wjazd, zjazd raczej. Z tego. No i tutaj jest jeszcze ścieżka. Widzę, tam jest jeden ten. Dobra. Tylko kurde, widzę, że albo to, albo wrót. Migający Titanic. Tak. Dobra, wrócę tutaj. Dobra, jestem tu. Tylko teraz najgorszy jest jeszcze ten maluteńki szczegół, że. O, opuść drabinę. No pięknie, cudnie wręcz. Wręcz magnifique. Że tu jest ten chwyt, a tam po środku jest jeszcze ta wysepka, na której jest jakiś przedmiot. Z chęcią bym go dowiedział się, co to jest za przedmiot, ale prawdopodobnie teraz to się zrobi w montaż faili. Bo 100 na 100 nie trafię. Albo będę na tyle dobry, że zrobię to za pierwszym razem. I tylko po duszę wielkiego wojownika. Żartowniś z ciebie, gro, żartowniś. Ten żart ci się udał. Ale na szczęście wziąłem. Opuściłem drabinę. Bym się zatłukł na własnymi rękami, gdybym tego nie zrobił. Ej, bardzo dobrze, że to zrobili. Bardzo dobrze. Dobra. Chwyt i jazda. Jedziemy zobaczyć, co nas czeka w tym wielkim pałacyku. Prawdopodobnie piekło. I pożoga. Dobra, zobaczmy dookoła, czy nie ma tutaj jakichś trupów walających się z przedmiotami. Bo to ma dość dużą tendencję w tym miejscu. Dobra. Chodzi na to, że wszystkie trupy zostały wzięte. Ha. Ten most jest... Tak bardzo mi mówi, że czasami coś się stanie złego, że to się nie we łbie nie mieści. Buja się jak porąbany. Jakby ktoś to kurde przeciął, bym był chyba wściekły. Smocza kaplica. Jest od razu ognisko. Cholera cię mać! Ale teraz przynajmniej mniejsza głowa jest, a nie taka wielka jak wtedy. No. Miłość to iluzja. Życie to iluzja. Facet chyba nienawidzi życia.
Dobra, powiemy, że tak. Czyli ty jesteś... Odnajdź tron, no już byłem tam. Mrok i... Odnajdź światło, odnajdź mrok, który kryje się kryje i to, co się kryje za nim. Dobra. A co właściwie mam zrobić? Sojusznik, ta. Aż w pewnej sekundzie spotkasz go i powie, że jednak nie jest... że jednak nie jestem twoim sojusznikiem i cię zabiję. Nie możecie mi powiedzieć, że czasami tak nie będzie. O, żeż ty, ale pakir. Ale w sumie ja mam już przymaksowaną tarczę, przymaksowany miecz i zbroję, może... Uj! Au! Wait, what the f... Co do... Tam jest czarodziej u góry. Przełącznik? Mam 7, więc... Co tu będzie? Kostur mądrości, maska sądu, szata sądu, kar... Wasz sądu, nowa, nogawice sądu. To są stroje tego gościa od osądzania. Maska sądu, maska ku czci starożytnej bogini. Podobno była ona patronem grzechu. Jej imię zostało jednak dawno temu zapomniane. Niewiele wiadomo o przeznaczeniu maski, ale na pewno nosiła ją osoba mająca wielką władzę. Niewiele wiadomo o przeznaczeniu szaty, ale na pewno nosiła ją osoba mająca wielką władzę. No, czyli mamy to samo. No i mamy też kostur mądrości. Kostur ten... Kostur z zaginionej krainy Olaphin. Katalizator magii nie może służyć do rzucania, uroków. Kryształ wieńczący kostur znacznie wzmacnia siłę zaklęć. Pięknie wykonany kostur, którego skuteczność zwiększa kryształ, który ten blask, ten używanie potężnej magii. Tralalala. Dobra, czyli dla osoby magicznie upośledzonej, czyli tak jak ja. Tak, będę używał tego stwierdzenia. Będę nazywał się osobą magicznie upośledzoną. I wszystkie osoby, które nie umieją magii, będą nazywane magicznie upośledzonymi. To jest moja zasada. Kto się nie zgadza, jego sprawa. Ale ja będę nazywał to wszystko magicznym upośledzeniem. Tak jak mnie ten facet nazwał, tak ja będę to robił. Co tu jest? Żar ascezy. Znaczy już nic tu więcej nie znajdę. U góry jest mag, który rzuca cały czas tym płądem. Jest rycerz z młotkiem. O jeden za wcześnie. Kurde, dziwne te ruchy ma. Mag siedzi sobie na tym. Tu jest mój kolega z młotkiem. Któremu się udało mnie załatwić. Kurde, interesujące.
muszę przyznać. Że mu się stamina nie kończy. Kurde. Macha i macha i macha i macha i macha i macha i macha. Kurde mać. Szacun mam za to, że kurde taki wytrwały jest. O, czy... Ej, wow, what the hell was that? Nie, nie chcę się przeteleportować. Muszę schować na razie pióro. Chyba powoli będę musiał się zastanawiać nad nowym pancerzem. Smoczy amulet. Zouza z magią. Ej, what the... Pusto di merda! Co to miało być? Ten piorunek sobie tak leci, jak taka... Bitch. Kamień błękitnego światła. Tu jest zejście, ale ja chcę zobaczyć, co jest we skrzyni. Jego dzwonek aż spadł tutaj. Migoczący tytan. To ciało, Boże, zmiłuj to ciało. Ole! Wielki topór opiekuna smoków, wielka tarcza opiekuna smoków. Jest nieco silniejsze pod ten, ale wagę ma ogromną i... jak to jest teraz ze stabilnością? 65-65, no idealnie na ten wielki topór. Ale dobra, wielki topór opiekuna ten wyjątkowy wyjątkowo wytworzono wytrwały czarny wielki topór. Ogromni wojownicy bez wytchnienia doglądają kapliczki w każdej chwili gotowi bronić jej mieszkańca, ale też umożliwić audiencję temu, kto okaże się godzien. A pokażę, że jestem godny, mordując ich wszystkich. Ta. No właśnie, a media... Amulet smoka, to mnie interesuje, bo... cały czas jest amulet smoka, a ja tu nie widzę go. Znaczy nie dusz, dobra, mam ważne. Bre, 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 bre. Teraz będę musiał walczyć z tym kolesiem u góry. Albo z tymi kolesiami. No to też zależy od tego, jak ten. Jak na to nie spojrzeć. Smoczy amulet. To jest, no to musi być w itemach.
Ale tych pobocznych, nie w tych, ale... Nie żyjesz? Nie żyjesz. Dobra, a tutaj co jest? Tu jest dół z przeciwnikiem. Pewnie będę musiał w jakiś sposób tam się dostać. Aha, cy. Wejście tam tego strażnika widziałem na dole, ale... Droga jest do góry. Więc... Albo coś pominąłem, albo bo. Czekaj. Coś tu musi być. Coś tu musi być. Jest. Świetnie. Jak ja lubię, jak mnie ktoś atakuje w tych najlepszych momentach. Sztaba Tytanu. Nie! No dobra. Ale się prosiłem o to. No cóż. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. Bye.